Identyfikator podmiotu SCP-524. Klasa podmiotu: bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. Jako że obiekt jest z natury łagodny, przewiduje się zastosowanie jedynie nieznacznych zabezpieczeń. SCP-524, częściej jednak zwany Walter, musi być poddawany monitoringowi w celu zapobieżenia przed dokonaniem przezeń szkód. Kiedy obiekt nie znajduje się pod opieką wyznaczonego pracownika, może przebywać na specjalnym wybiegu mierzącym około 5 na 5 metrów, w którym zainstalowane są sensory informujące aktualnego opiekuna o wszelkich próbach ucieczki obiektu. W związku ze zdolnościami podmiotu nie zaprojektowano dla niego żadnej specyficznej diety. Opis. SCP-524 to przedstawiciel królika europejskiego. Można go rozpoznać po białym ubarwieniu i czarnych, symetrycznych plamkach na ciele. SCP-524 wykazuje zdolność do konsumpcji każdego materiału bez względu na to, czy ogólnie możliwe jest jego spożycie. Obiekt dokonuje konsumpcji w ten sam sposób, co inni przedstawiciele jego gatunku, pomijając fakt, iż może spożywać on nie tylko substancje, które są niejadalne, ale także takie, które mogą być niebezpieczne. Jak dotąd zarejestrowano, iż SCP-524 był w stanie skonsumować drewno, stal, szkło, a nawet kilka kilogramów materiału radioaktywnego. SCP-524 nie wykazuje żadnych negatywnych skutków spożycia jakichkolwiek substancji. Pomijając oczywisty paradoks, SCP-524 był jednak w stanie w pełni zjeść własne ciało. Spożycie rozpoczęło się od ogona, następnie przez tylnie odnóża aż ku głowie. Po zjedzeniu przednich odnóży i karku, SCP-524 zdołał w nieznany sposób wywrócić jamę ustną na drugą stronę, umożliwiając sobie zjedzenie własnej głowy. Obiekt uległ dezintegracji. Po około 30 minutach SCP-524 znowu pojawił się w pobliżu miejsca, w którym rozpoczął spożycie własnego ciała. Niczego mu nie ubyło, obiekt jest w pełni zdrów. Dodatek. SCP-524 został odkryty w czasie dłuższej przerwy w dostawie prądu. Obiekt uszkodził wielką elektrownię, skonsumowawszy kilka reaktorów. Odnaleziony został, kiedy próbował przegryźć jeden z kabli.